Między wódką a zakąską prezydent FIA i znów wielka afera w Formule 1. Afera o władzę, afera o pieniądze. Witajcie, najmilsi, pora omówić dokładnie, żebyście wiedzieli tak naprawdę o co chodzi w tej najnowszej aferze, którą udało mi się przewidzieć w F1 vlogu. Ostatni, mam nadzieję, że to widzieliście. Chodziło o tę moralizatorską wypowiedź Mohameda Ben-Sulayema, która nie spodobała się zupełnie całej Formule 1. Prezydent komentował wieści o ofercie, jaką złożyła Liberty Media Arabia Saudyjska, czyli ponad 20 miliardów dolarów za przejęcie Formuły 1, Coś, co Formuła 1 odrzuciła, o tym żeśmy już dyskutowali, natomiast prezydent powiedział, to powtórzę po poprzednim f jak nie wiedzieliście, to co następuje. Jako opiekunowie motorsportu FIA, organizacja non-profit, podchodzimy ostrożnie do domniemanej ceny Formuły 1 wynoszącej 20 miliardów dolarów. Niezła kasa, co? Doradzę się każdemu potencjalnemu nabywcy, aby zachował zdrowy rozsądek. Tak? Czyli może za dużo chcecie zapłacić, rozważył większe dobro tego sportu i wyłożył czysty, wyważony plan, a nie tylko mnóstwo pieniędzy. I teraz taki trzeci element, który jest, no, wydaje mi się, taki y, trochę skierowany pod, pod kibiców, trochę taki misyjny. Y, na, na, natomiast to odebrane jako, jako groźba użycia weta. Prezydent napisał tak: Naszym obowiązkiem jest rozważenie, jakie w przyszłości konsekwencje czekają promotorów, jeśli chodzi o rosnące opłaty, zagoszczenie wyścigu i inne komercyjne koszty oraz zły wpływ, jaki może to mieć na fanów. Czyli tutaj już jest kwestia tego, to taka trochę ostrzeżenie dla fanów, że słuchajcie, jak to się wymknie spod kontroli, to na przykład ceny bieltów, które już teraz się wymknę spod kontroli, jeszcze bardziej urosną i na tym może stracić cała 1. Mi ta reakcja się spodobała, mówimy o tym, dlatego że znów zaakceptował e, wagę FIA w tym układem. W tym układzie, moim zdaniem, FIA musi zostać w tym układzie. Już w zeszłym roku mówiłem o tym, że stara się ją odsunąć, natomiast robi się niewygodna, jeśli chodzi o kwestie biznesowe. Oczywiście można pomyśleć, że Mohamed Ben Sulayem broni formuł 1, która bądź co bądź jest własnością FIA, bo taka jest prawda, ale też troszczy się o fanów. aczkolwiek istnieje jeszcze jakieś takie, nie wiem, ryzyko, że być może chodzi o interesy, że być może chodzi o to, żeby ktoś inny kupił tę Formułę 1. Tu mowa o Arabii Saudyjskiej, że założyła ofertę, sam prezydent jest z Emiratów Arabskich, no wiecie, to są narody bardzo takie handlowe, kto wie, może to jest kwestia właśnie biznesowo-polityczna. Tak czy inaczej, tak jak przewidziałem to w F1 Logu zostało to bardzo źle przyjęte, chyba nawet gorzej niż im się wydawało. Dlaczego? Dlaczego Liberty te media i zespoły, tak się wkurzają na to, co powiedział prezydent, trzeba zacząć od, spostaw, od podstaw. Jak to działa? Formuły 1 rządzą trzy siły, które podpisują tak zwane porozumienie Concord na kilka lat, które ustala kompetencje i podział zysków, a także oczywiście wpływy polityczne i wpływy na Formułę 1. Co kto może i ile kto zarabia. Po pierwsze, są tam zespoły, kolektywnie, które robią show i dzielą między siebie najwięcej zysków Formuły 1. Po drugie, jest tam FIA, która tym zarządza, jeśli chodzi o kwestie przepisowe i po prostu takie running the show. Różnego rodzaju, no, no głównie o przepisy i, i takie usankcjonowanie praw i tak dalej. Ktoś musi tych przepisów pilnować. I trzecia, ale chyba najważniejsza strona, dysponent praw Marketingowych i tym dysponentem jest obecnie Liberty Media. Jak do tego doszło? W skrócie, jeszcze raz: Formuła 1 jest własnością FIA. Ale jest to organizacja non-profit i ona nie powstała do tego, żeby pilnować Formuły 1. To jest Zrzeszenie Klubów, które się zajmuje generalnie kwestiami motoryzacji, a także innymi sportami motorowymi. Jest to związek klubów. I Unia Europejska e, zarządziła pewnego dnia, że należy rozdzielić ob obszary marketingowe e, pracy nad Formułą 1 przez FIA od zarządzania Formułą 1, które też robi e, FIA. Chodziło o to, no, o, po prostu taką ustawę, żeby to tam nie było antitrust, tak naprawdę. Chodziło o to, żeby tam nie w jednym ręku nie skupiano, szczególnie, że to jest organizacja non-profit, żeby nie skupiano yy, i władzy, i pieniędzy. Co było oczywiście yy, wodą na młyn Berniego Castona, Berniego wybitnego biznesmana, który rozkręcił w ogóle popularność Formuły 1. On to doskonale wykorzystał oraz wykorzystał to, że prezydentem FIA był jego bądź co bądź ziomek, yy, czyli Max Mosley, yy, jego były prawnik, kiedy walczyli z FIA jeszcze po drugiej stronie barykady, w, w imieniu ekip. To teraz nie będę wchodził. W każdym razie Bernie to wykorzystał i co zrobił? Wydierżawił prawa komercyjne Formuły 1. Najpierw to zrobił na kilkanaście lat, chyba na 14, a potem jeszcze na dodatkowych 100 lat, i tu jest hit mojej mini za ile? Za 360 milionów dolarów. Z tego co się mówi. To nie jest jawna kwota, ale tak się mniej więcej tutaj wychodzą różnego rodzaju wieści i dokumenty, że tyle zapłacił. To był dopiero napad stulecia. Jest takie podejrzenie, taka plotka, że Bernie tak pierwsze pieniądze zarobił właśnie na napadzie stulecia, i że, że tam to, to był napad na pociąg, w którym było dużo, dużo wartościowych rzeczy, w którym było dużo pieniążka. To jest oczywiście taka nowa plotka, natomiast moimi napadem stulecia, a być może nawet tysiąclecia, to było właśnie to, dlatego że za 360 milionów dolarów wydzierżawił coś, co generowało już wtedy miliardowe obroty, coś co dziś ma obrót ponad grubo 2 miliardy dolarów i coś, za co Liberty Media zapłaciła 4,4 miliarda dolarów. Bernie to kupił za 360 milionów. Jednym strzałem. I teraz Arabia Saudyjska chce za to zapłacić ponad 20 miliardów dolarów. I to jest właśnie możliwość kontrolowania komercyjnie Formuły 1. Obecnie właścicielem tych praw jest Liberty Media, która kupiła jeszcze raz 1 za 440 milionów dolarów i uważa, że prezydent FIA popełnił potężne faux pas, tą wypowiedział. I tu już akurat reportuje Craig Stater, bardzo dobry reporter Sky Sports, który twierdzi między innymi, że tak. Co się dzieje? Czołowe postaci z Formuły 1 uważają, że to poważne przekroczenie jego kompetencji. Krąży list z mocnymi słowami pomiędzy Formułą 1, a wszystkimi zespołami adresowany do FIA. Napisał go szef działu prawnego. To jest dość ważny detal. Postrzegają to jako kwestię prawną i kontraktową. List stwierdza, że, że wypowiedź prezydenta ingeruje w prawa komercyjne Formuły 1 w nieakceptowalny sposób. To jest coś, co Wam mówiłem ostatnio w Fundlogu, że tutaj po prostu się rzeczy, które do, nie, do niego nie należą. Stwierdza ten list, że FIA musi wiedzieć, że zgodnie ze stuletnim porozumieniem, to dysponent praw komercyjnych Formuły 1, Liberty Media ma wyłączne prawo zarządzania komercyjnymi prawami mistrzostw świata. Czyli de facto to, co my zrobimy z tą Formułą 1, jaką sprzedamy, to nie jest wasza sprawa. Tak mniej więcej stwierdza w tym liście e, Liberty Media. E, list odnosi się do czegoś... Co jak się zdaje, sugerował Mohamed ben Solojem. Tu chodzi o ten, ostatni, o ten ostatni fragment, w którym mówi, że tutaj FI trochę się stawia, jakby na takiej pozycji, że FI ma jakiś obowiązek względem fanów i promotorów, żeby ta Formuła 1 dalej była, żeby ta Formuła 1 dalej dobrze prosperowała. Co sugeruje, że FI ma, co, ma, ma coś do powiedzenia w tej sprawie. Więc w tym liście, z tego co twierdzi Slater, jest napisane, że, jeszcze raz, odnosi się do czegoś, co jak się zdaje, sugerował Mohamed Ben-Solayem że FIA miałaby mocny głos lub prawo weta, gdyby ktoś chciał kupić te prawa od Liberty Media. W liście stwierdza się, że okoliczności, w których FIA miałaby jakikolwiek wpływ czy rolę przy zmianie kontroli nad grupą Formuły 1 są bardzo ograniczona. Jakokolwiek sugestia, że może być inaczej lub że jakikolwiek potencjalny nabywca Formuły 1 wymagałby konsultacji FIA jest błędna. Czyli mówią po prostu, panie Mohamedzie, to nie jest pana sprawa komu sprzedamy Formułę 1, kiedy i jak, jeśli będziemy mieli taką ochotę. Bardzo, bardzo mocne. Mówią po prostu, że prezydent wpycha palce między drzwi a futrynę i przekroczył swoje konsekwencje. Co więcej, e, sugerują, że e, Mohamed Ben Sulaim, Sulaim mógł zaszkodzić Formule 1 i przede wszystkim właścicielowi Formuły 1, bo stwierdzają, że e, jeżeli osoba na takim stanowisku, jak prezydent FA wypowiada się na temat potencjalnej wartości Formuły 1, to może przez to obniżyć jej rynkową wartość. To mi przypomina trochę tą sytuację Elona Maska i, i Tesli, jak walnął no tutaj teraz spad, akcje spadły. Jest to moi mini, a jest to poważny zarzut, jest to poważne zmartwienie dla całego Liberty. i Faktycznie, jeżeli wychodzi no, prezydent takiej organizacji, która jest w tym trójkącie, triumviracie i, i która jest właścicielem samego brandu i tak mówi no nie wiemy, czy to tutaj do mnie ma na kwota 20 miliardów, żeby się dobrze zastanowili i tak dalej, no to de facto faktycznie trochę no... Tnie gałąź, na której końcu sam też siedzi, na małym koniuszku, dlatego że FIA jest w tym układzie najmniej ważna, co też jest pewnym problemem, moim zdaniem. Craig Slater donosi, że w nie są także szefowie ekip, że mają różne opinie na ten temat, natomiast jeden z nich przyznał, że już rozważają w pewnym gronie, ile czasu Sulajem utrzyma się na stanowisku prezydenta FIA, co moi mieli szczerze, pierwszy sezon był, pierwszy rok był bardzo trudny, dużo takich Kontrowersyjnych, wątpliwych sytuacji. Myślę, że Mercedes akurat jest z poplecznikiem i ugra na tym znowu bardzo dużo, że będzie poplecznikiem Ulajem, a Wydaje mi się, że to jest inne rozwiązanie rozsądne, bo tak dzięki temu będą mi też szanse na, na, na mistrzostwo, w mojej opinii. No w każdym razie to jest bardzo niefer dlatego że nie jest gestią. Tak samo jak gestią Sulajema nie jest to, co Liberty zrobi z Formułą 1, tak samo nie jest gestią szefów Formuły 1, kto jest prezydentem FIA, to jest niezależna organizacja, niezawisła. Jej niezawisłość ma być gwarantem właśnie tego, że Formuła 1 nadal będzie sportem, że nie będzie totalnie skomercjalizowana, jak nie wiem, jak Mania, tak? Czy inne amerykańskie różnego rodzaju spektakularne sporty. Więc to jest po prostu bardzo, bardzo ważna organizacja i to nie jest ich sprawa, kto jest prezydentem. Prezydentem FIA, a tu już się mówi o takich rzeczach. Eee, oczywiście e, wiadomo też, że były w zeszłym roku pogłoski, że chcieli się całkowicie oddzielić od FIA, tak żeby Forma 1 była niezależna Liberty, co oczywiście byłoby moim zdaniem katastrofą. Tak czy inaczej, tarcia między FIA, Liberty Media i zespołami znowu się nasilają, znowu to prezydent dolał oliwę do ognia i Zastanawiam się, co Wy sądzicie na ten temat. Czy rację ma prezydent, czy jednak e, przesadzają liberty i ekipy? I czy uważacie jeszcze raz, że FA jej powinna się znajdować w tym układzie? Dajcie proszę znać w komentarzach pod tym materiałem, a dziś dziękuję Wam już za ekspresso i zapraszam wkrótce na F1 vloga.